Cześć. Dziś moim gościem będzie młoda, zdolna i ambitna aktorka. Skończyła ostatnio szkołę aktorską w Krakowie i zagrała w filmie Magdaleny Łazarkiewicz Powrót. Porozmawiam dzisiaj z Sandrą Trzymalską. Zapraszam. Cześć Sandra, bardzo się cieszę, że jesteś gościem Kina Rozmowy. Wkroczyłaś tutaj z nową energią do naszego programu, a podobno to twój pierwszy wywiad. Tak. Skończyłaś niedawno szkołę aktorską PWST w Krakowie. Powiedz mi, jak wygląda sytuacja młodej aktorki, która kończy pewien etap edukacji i wkracza w rynek, branżę filmową i musi szukać ról? Ja weszłam bardzo płynnie jakoś, znaczy, może nie płynnie, ale ja zainteresowałam się tak naprawdę pracą przed kamerą już na drugim roku i wtedy zrobiłam pierwszą etiudę pod tytułem Raj na stacji Gonnery. No i praca przed kamerą była czymś nowym, czymś innym niż szkoła, niż próby w szkole, więc i dużo ludzi, ekipa, kostiumy, gdzieś mnie to bardzo zafascynowało. No i na trzecim roku zdarzyło się tak, że dostałam właśnie rolę w Belfrze. Później czekam do czwartego roku zanim z realizacją. A po szkole jakoś tak płynnie to przeszło, że dostałam dwie główne role w dwóch filmach. Byłam pół roku po szkole. Tak naprawdę byłam na czwartym roku, ale wtedy są dyplomy. Wróciłam, musiałam wrócić do rodziców i mieszkać z rodzicami, ponieważ przez 5 lat tak naprawdę byłam samodzielna i jakby żyłam, funkcjonowałam sama i nagle wracasz do Wejherowa, bo stamtąd jestem, do małego miasteczka. Tak, i tam musisz jakoś sobie zorganizować życie. Ja sobie jakoś dobrze z tym wszystkim poradziłam, a później w lutym rozpoczęliśmy film, mieliśmy przed jeszcze próby, bo próby trwały pół roku, tak mi się wydaje. W marcu rozpoczęliśmy zdjęcia. Magdy Łazarkiewicz, tak, Powrót. Tak. Jakoś płynnie w to weszłam i nie odczułam jakiegoś takiego drastycznej zmiany, że miałam to szczęście, że byłam w tym trybie, tym trybie pracy, więc chyba jestem szczęściarą. Znaczy, nie chcę zapraszać, ale no, miałam dużo szczęścia, tak. A ta rola w Belfrze nauczyła cię czegoś? Tak, znaczy tak naprawdę ja się tam, to tam wszystkiego się uczyłam, jak funkcjonuje plan, czym jest też serial, bo jakby serialowe realia są troszeczkę inaczej wyglądają, chociaż to był serial produkowany dla Canal Plus. No to był serial z takimi, że pracowaliśmy na planie jak na fabule też. I no tam wszystkiego się nauczyłam, jak się pracuje z ludźmi, kim jest reżyser, kim jest kostiumograf, kim jest charakteryzator. Czyli szkoła tego w ogóle nie uczy? Nie. I no nie. Przede wszystkim, znaczy my mamy też po szkole na przykład, jest bardzo duży problem z tym, że nie potrafimy wstawiać pozycję. Co ja też tego jakby idealnie, kiedy jestem w emocjach, nie kontroluję jeszcze tego, żeby trafić idealnie w tę pozycję, gdzie została wyznaczona. No mamy z tym problem w szkole. Znaczy teraz mamy już zajęcia z castingu. My akurat mieliśmy z cudowną Nadią Lebik na trzecim roku. Zajęcia z castingu, no i to było bardzo, bardzo dobre doświadczenie. Jak wyglądają takie zajęcia z castingu? Przychodzimy i przygotowujemy scenę, robimy ją przed kamerą i później oglądamy tę scenę, robimy z kolegami z roku i analizujemy, patrzymy na siebie, to bardzo dużo, to bardzo dużo uczy. Jakby możesz zobaczyć, jak wyglądasz w kamerze, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co się przenosi, a co nie. Bo dla mnie na przykład kamera jest bardzo magiczna. Jakby co sprawia jakąś, że tworzy się ta magia? To, że włącza się play? Tak? Właśnie nie wiem, co sprawia to, ale nie wiem, czasami jak przychodzę pod monitor i jak jestem w przestrzeni i czasami przychodzę na przykład pod monitor, żeby, nie wiem, się ogrzać. Na przykład ostatnio miałam taką sytuację i no z zewnątrz to wyglądało tak no, średnio. I patrzę po prostu w ten mały monitor, po ten podgląd i widzę coś zupełnie coś innego. Jakoś zupełnie coś innego, magicznego. I trafiłaś na casting do Magdy Łazarkiewicz właśnie, do filmu Powrót, prawda? To było, Były to trudne sceny, tak.
Tyle i długo się przygotowywałam do tego castingu. Wiem, że to było tak, że Magda Łazarkiewicz zaprosiła cię jako jedną z pierwszych. Później tak, odbył się casting. Właśnie. Tak. Wielu jeszcze aktorów spotkało się z reżyserką, ale na końcu wróciła do ciebie, bo tak. uznała, że jednak masz jakiś taki, jak gdzieś czytałem, charakter aktorki angielskiej, że subtelność łączysz z jakąś taką charyzmą, która jest połączona. To bardzo miłe, co Magda powiedziała. Jakby angielski, uważam, że angielskie kino jest bardzo dobrym kinem. Może powiedzmy, o czym jest sam film, ponieważ film Powrót jest o, właśnie mówi o dziewczynie, tak. Uli, która z małej miejscowości wyjechała za granicę. Tam została włączona w mechanizm prostytucji, była prostytutką i wraca znowu do tej społeczności, do swojej rodziny i musi się zmierzyć z tym, co ją czeka, tak? Czyli z takim ostracyzmem społecznym. Jak przeczytałaś ten scenariusz, co wtedy poczułaś? No byłam gdzieś w środku bardzo poruszona. Ale byłam też bardzo ciekawa. Najciekawsze dla mnie było tworzenie tej roli, zgłębianie tych sekretów. Jakby odkrywanie czegoś, jak one żyją, jak funkcjonują. Ja przygotowując się do roli, my mieliśmy bardzo dużo też prób, ale ja przygotowując się do roli oglądałam bardzo dużo dokumentów na ten temat. Czytałam dużo o syndromie sztokholmskim, jak to funkcjonuje. No i to było niesamowite doświadczenie i też ten scenariusz był tak bardzo inspirujący, że sam chciałeś w to wnikać, ta postać do stworzenia, wchodzić w to, w ten świat, chociaż przyznam szczerze, że gdzieś w środku dla mnie to było niszczące, mogę nawet tak powiedzieć. A to podobno też wydarzyło się, część jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Tak, takie sytuacje się zdarzały właśnie. Ja czy ty rozmawiałaś o tym z reżyserką? No właśnie nigdy jakoś tak prywatnie o tym nie rozmawiałyśmy. Ale my też czerpałyśmy, myślę, dużo z życia. W sensie jakby z życia, ze spotkań też z różnymi ludźmi, którzy jakby albo spotykali się z takimi ludźmi, albo mieli do czynienia z takim syndromem, z taką historią. O czym jest dla ciebie ten film? Bo wydaje mi się, że to jest film o ludzkiej hipokryzji. Tak też, tak tylko przedstawia reżyserka. I jest w tej historii coś bardzo mocnego, coś bardzo dotykającego, wydaje mi się, każdego, bo dotyka rodziny, dotyka religii. To jest konserwatywna dosyć rodzina, która musi sobie poradzić z tą sytuacją powrotu tej dziewczyny. Tak. I tego, co mówią o nich ludzie, co też oni sami sądzą na ten temat. Próbują zamknąć tę dziewczynę w domu, ona ucieka. Tak. Jak ty odbierasz w ogóle tą historię? Dla mnie ten film oczywiście jest gdzieś o hipokryzji ludzkiej, ale dla mnie w tym filmie jest też dużo samotności, dużo bólu i cierpienia, bo każda z tych postaci ma swój dramat tak naprawdę. I Ula tak naprawdę w tym całym dramacie, co jest może trochę dziwne, ale ona jest najbardziej wolna jeszcze w środku. Z tym, co przeszła, moim zdaniem, ona jest, ma jeszcze tą potrzebę buntu, bo ona jest jednak zbuntowana przeciwko temu wszystkiemu, jakby nie pozwala, na początku nie dopuszcza do siebie wielu rzeczy, więc to jest jakiś bunt w środku, więc ona jeszcze na sobie pozwala na tę wolność, na wyrażanie tych przykrych uczuć, które ma w sobie, tych wydarzeń, które ją spotkały. A tam braknie wolności tym ludziom, wszystkim. Ja mam wrażenie, że oni tam wszyscy są zamknięci w jakichś takich klatkach. I właśnie to jest chyba ta hipokryzja, że każdy jest zamknięty w jakiejś takiej klatce i też nie widzi tego, że kogoś innego zamyka się przez swoje poglądy w klatce. To też film o kobietach, prawda? Zrobiony przez tak. reżyserkę kobietę, ale też z silnymi postaciami kobiecymi, między innymi twojej postaci głównej bohaterki, ale też matki Agnieszki Warchulskiej. Jak wam się pracowało w tym teamie? Świetnie. Tak, ja Agnieszka, z Agnieszką mi się bardzo dobrze pracowało i z Mirkiem Kropelnickim tak samo, to był mój debiut i tak naprawdę zostałam rzucona na bardzo głęboką wodę. Czułam, że wchodzę w tę postać, jestem tą, czasami nawet czułam, że jestem tą postacią i przyznam, że miałam trudności wychodzenia z tej postaci, bo ja byłam bardzo młoda, nas tego właśnie w szkole trochę nikt nie uczy,
jak się wychodzi z tak trudnych ról. Psychologii, prawda, postaci. Tak, to jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o jakby wchodzisz gdzieś głęboko i to nawet nie jesteś świadomy tego, co się z tobą dzieje w środku. Jakby wracasz do domu, chcesz się czegoś pozbyć, a nie możesz. No i, ale, no i właśnie tam jakby Agnieszka też mi w tym pomagała. Mieliśmy też cudowną ekipę i też było wiele, wiele kobiet. To był rzeczywiście film kobiet, bo no jak, ja miałam tam dużo mocnych scen, więc wracając na przykład do charakteryzacji, gdzie płakałam, dziewczyny wyłączały muzykę, żeby mnie trochę wyluzować i naprawdę mieliśmy świetną atmosferę na planie i to była taka, stworzyliśmy taką rodzinę. A Agnieszka zaopiekowała się mną, może nie jako ta gorsza matka, jak w filmie, ale była dla mnie naprawdę cudowna. Podobnie Mirek Kropelnicki, bardzo mnie wspierali, jak miałam z czymś problem. Trzymali mnie bardzo tak, że też mi ufali i ja im zaufałam, że nie traktowali mnie na przykład nigdy tak, że ja czułam się gorzej. Bardzo mi pomagali w tym. Mhm. Niektórzy uważają, że to jest mały Claire. Tak usłyszałem. Tak, ja też o tym słyszałam. Bo jednak dotyka tematu kościoła, dotyka tak. tematu księży, kapłanów, jeden z tych księży. Nie będziemy zdradzali zbyt dużo, ale bierze tak. czynny tak, udział. Tak, za dużo już nie powiedziałam. Nie, myślę, że nie. Jakby jest czynny udział w życiu rodzinnym, nazywając tak. to tak ogólnie. Też nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli do hipokryzji jest to też jedna z osób, która w taki sposób postępuje. Tak. Czy ty tak odbierasz ten film? Szczerze? Nie. Trochę nie. Mhm. Jakby no, dla mnie no, to nie jest film o kościele. To jest rodzinie, to jest film o rodzinie. O tym, że z czym spotykamy się wśród bliskich. Kościół jest tylko moim zdaniem przy okazji. Tak mi się wydaje. To jest jakby moje zdanie. Dobrze, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Było bardzo miło. Nie wiem, czy za dużo nie powiedziałam. Nie, myślę, że nie. I o wszystkich filmach. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Niebo. Co? To jest wszystko? W niebie. To jest bardzo abstrakcyjne. Miłość to jest prawdopodobnie. No. I niebo? No. No bardziej to... kolor. Niebieski. No. I czerwony. Blue Valentine. Chyba serce. Chyba serce, no tak. Tak. No, uwielbiam ten film. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek Kino Rozmowy. Dajcie łapkę w górę lub suba. Zajrzyjcie na Instagram i Facebooka. Do zobaczenia.